ma szefa. Jak nie mam, to jest jego piękna narzeczona, prawda? Wówko, ja, co ty? Znajesz. Zawsze myślałem, że jak cię spotkam na mieście, to cię zajeb, łysoniu. Gdzie? No jak? Mnie? Nie bądź taka peskata, bo skończysz jak twój narzeczony. Kasa, ku... Musimy pogadać. To ty też dostałeś to wideo z imprezy? Co? I w Pogorzeli była pani sama? Tak. Grzegorz leżał w domu, źle się czuł. Tak, to prawda. Ja w nocy z Moniką nigdzie nie jeździłem. Ale następnego dnia przyjechał pan do Pogorzeli. Jak to było? Lubisz hazard? Tylko ostrzegam, u nas gramy o poważne sumy. Tylko bez głupich ruchów! Nic mi nie rób, rozumiesz? Z podłogi! Nie zazdroszczę. Za celowe wprowadzanie w błąd organów ścigania z paragraf. Widzimy się na komendzie. Czekaj na wezwanie. Od razu było widać, że jesteś psem tak samo jak Jużycki. Wbiłem pana w bazę przed chwilą. I wyskoczyło mi, że z poprzedniej galerii we Wrocławiu został pan zwolniony. Podobno kasa się nie zgadzała. Jestem podejrzany? To chce pan powiedzieć? Sprawdzam różne opcje. Jak pan myśli? Ile za tego walczaka można wziąć na czarnym rynku? U Eweliny i Mariusza wszyscy zawsze świetnie się bawią. Topić! Eta! Toaleta! Błagam, błagam, nie zabijajcie mnie! Zabijać? Zabijać! Coś, na co można zarobić? Za dwa dnia pojedziesz do Niemiec. Robotać w bordelu. Albo na narządzie. Sąd odrzucił wszystkie te ekspertyzy. Widocznie są mało wiarygodne. Drodzy państwo, w mojej firmie jest wszystko tak, jak być powinno. Zostaw mnie, brudasie! Spierd*** do dżungli! A ty już nie żyjesz. A nie tacy próbowali. Zaje***! Rozpierd*** cały ten burder! Nie wiecie, z kim zadzieracie! Rozpierd*** Hańka. Tak bardzo cię kocham. Co ty piłeś? Ta suka twoja żona oszukiwała wszystkich. Ciebie, nas. Szantażowała mnie. Wiedziałeś o tym? Wierzę, że nie wiedziałeś. Ale jak znajdziesz to nagranie, żeby nie przyszło ci do głowy iść na policję. Masz mnie zwrócić. Rozumiesz? Czy mam powtórzyć? Chyba coś mam, co mogłoby panią zainteresować. Wiem, na co pani mąż przeznaczył pieniądze ze wspólnego konta. Zaraz prześlę nagranie.